Cześć, witamy w cudokinawa.pl. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo wyjątkowy przepis sporządzony z ryżu oraz rośliny długowieczności. Jest to roślina, którą nazbieraliśmy w górskich lasach, ale rośnie ona również w przybrzegach dróg oraz na polach. Nazywa się ona bylicą pospolitą. Przez większość jest traktowana jako chwast. Jest to jednak bardzo cenne zioło, które leczy układ trawienny, które wspomaga trawienie. To zioło zawiera również bardzo dużo cennych składników odżywczych. Najdłużej żyjący ludzie na świecie wykorzystują to zioło w codziennej diecie. I dzisiaj macie okazję poznać jeden z naszych przepisów, które właśnie wykorzysta bylicę pospolitą do sporządzenia bardzo smacznego i prostego dania. Dzisiaj będziemy przygotowywać ryż właśnie w tym oto naczyniu. Jest to naczynie o bardzo wysokiej jakości, sporządzone z bambusa. Na polskim rynku można kupić bambusowe parowniki, ale są one o nieco gorszej jakości i pochodzą z Chin. My akurat mamy bardzo dobry parownik, który zakupiliśmy w Japonii. Jest jednak bardzo duża różnica w jakości i w wykonaniu, także ten parownik spełnia wspaniale funkcję parowania żywności. Do tego parownika będzie nam potrzebny kawałek papieru w tym samym rozmiarze, w jakim jest dno parownika. Papier jest pocięty na malutkie dziurki, tak jak widać, po to, aby para przez nie wychodziła, a żeby za dużo tej pary nie było w parowniku. Odrywamy listki. Łodygi są nieco twarde i używamy tylko i wyłącznie mięciutkie listki, które właśnie będziemy mieszać z resztą pożywienia. Do naszego przepisu wykorzystamy miękkie części oraz wcześniej przygotowany i ugotowany ryż. Polecamy kupno ryżu japońskiego lub jeżeli nie ma takiej możliwości, to kupno ryżu do sushi, bo taki ryż właśnie jest dzisiaj wykorzystany. Kroimy nasze wspaniałe, zdrowe jomogi, które pomogą naszemu organizmowi trawić wszelkie potrawy, ale nie tylko, ponieważ to warzywo jest tak zdrowe, że udrażnia cały układ trawienny, usprawnia go na bardzo długi czas. Pobudza wszystkie organy, tak jak trzustkę, enzymy trawienne oraz żółć, właśnie do pracy, dzięki lekkiej goryczy zawartej w jomogach. Mieszamy to rękoma, pachnie wspaniale. Ta przyprawa jest bardzo aromatyczna. Co uważasz, do czego można przyrównać zapach jomogi? Pachnie lasem. Można by powiedzieć, że pachnie lekko żywicą. Tak. Otwieramy nasz wspaniały parownik i przekładamy pachnący, super pachnący, świeżutki i smaczny ryż do parownika. Zamykamy. Do garnka o odpowiedniej średnicy wlewamy nieco wody, tak aby nam starczyło do parowania na 5-7 minut. Na garnek wstawiamy nasz parownik i czekamy, aż woda w garnku zacznie się gotować. Parownika nie należy podnosić, ponieważ jest ryzyko poparzenia się. Należy ułożyć wygodnie parownik na garnku i spokojnie czekać 5 do 7 minut. Po 5-7 minutach ryż jest już gotowy. Pachnie wspaniale. Polecamy jeść ryż bezpośrednio po przygotowaniu, ponieważ jest on najsmaczniejszy i ma najwspanialszy aromat. Pachnie świeżością lasu. Wspaniały zapach unosi się po całej kuchni. Spróbujemy, jak smakuje. Gorący, aromatyczny ryż, tak jak widać, jeszcze paruje, bardzo świeżutki. Smak przypomina świeżość i aromat lasu. Ten wspaniały ryż nie tylko jest smaczny, ale również jest bardzo zdrowy
bardzo dietetyczny i posiada dużo właściwości leczniczych. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do obejrzenia kolejnych przepisów z uzdrawiającą żywnością diety cudu Okinawa i najdłużej żyjących ludzi świata. Do zobaczenia!